Powiedzieć, że Małgorzata Rozenek, Majdan ma napięty grafik to jakby nie powiedzieć nic. Tak samo dzieje się w momencie, gdy była prowadząca Dzień Dobry TVN wstawia swoje zdjęcia w bikini lub innym stroju odsłaniającym nogi. Radosław Majdan również nie może się oprzeć uwiecznianiu swojej pięknej żony na Insta Stories. Niestety na profilach, zwłaszcza Gosi, zawistnych komentarzy nie brakuje. A wszystko jak zawsze chodzi o nogi Małgorzaty. Wakacje w stylu Majdanów. Wystarczy najpierw wynająć kampera i ruszyć w świat, by niedługo powrócić i polecieć na kolejny urlop. Tym razem małżeństwo postanowiło skorzystać z uroków hiszpańskiej Majorki. Pod nowymi postami na profilu małgorzaty Rozenek zaroiło się od komentarzy. Część z nich to chwalące piękną figurę celebrytki. Część to oczywiście hejt. A ostatnia część to pytania o miejsce, hoteli, henia. Jeden z obserwatorów zapytał wprost o najmłodszego syna Majdanów, a gdzie henio? Jednak to nóżki i figura, a raczej sposób ubierania się małgosi wywołały największe emocje. Część kobiet jest zniesmaczona, że kobieta w takim wieku paraduje w mikroskopijnym bikini, albo krytykuje nadmierne pokazywanie prywatności w social mediach. Jak na matka synów, będąc w tym wieku, mogłaby strój mieć nieco odpowiedni. Nie przystoi paradować w stringach w tym wieku, skóra i kości bez mięśni czy to moda na szkieletorów z odrobiną silikonu. Ale o co tu chodzi? Cały czas pokazuje siebie, jakiś samozachwyt czy jak? Pisali internauci. Na szczęście większość komentarzy chwali sylwetkę gosi na którą sama ciężko zapracowała, zazdrość ludzka nie zna granic. Świetna figura. Piękna, zadbana i spełniona kobieta, ale forma. Ach co za piękna kobieta! A wredne baby będą pisać. Że kiepska figura. Nie wiem po co tu taki hejt. 90% pań zazdroszczą takiej figury po trzy dzieci piszą internauci. Hotel Formentor na Majorce to kultowy obiekt wybudowany w 1929 roku w zatoce kraju. Jego stworzeniem zajął się Adam Diehl, argentyński biznesmen i poeta. Budynek przez lata przechodził różne etapy i unowocześnienia w latach 60. i 80. Dopiero w 2023 roku nowe oblicze hotelu zostało udostępnione dla wypoczywających. Jest w nim 110 pokoi, a remont obejmował około 20 tysięcy m2. Na jego terenie znajdują się dwie restauracje, kilka barów i kawiarni. Obszary imprez z salą bankietową i salami konferencyjnymi, spa, siłownie i różne obszary usług i udogodnień. Jest to luksusowy 5, gwiazdkowy hotel odnowiony przez kanadyjską sieć hotelarską Four Seasons. W sieci można znaleźć film z 2021, w którym widać hotel z lotu ptaka. Był wówczas w remoncie. Myślicie, że to wakacje w formie barteru? Zobacz też, nóżki rozenek powodem afery. Odniósł się do tego sam Majdan z nóżki Małgorzaty Rozenek. W zielonej sukience mknie do samochodu. Zdjęcia. gesler pokazuje nóżki. Na każdym zdjęciu wyglądają inaczej. Cichopek świeciła nóżkami na ściance. Nagle Kurzajewski zrobił to.